Witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space 2. Chciałem na wstępie tego przypomnieć o łapkę w górę, komentarzach oraz przycisku subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc w niedorozwoju kanału. Dobra, po tym krótkim wstępie kontynuujemy naszą rozgrywkę. Pamiętacie to miejsce z pierwszej części? To były fotele kontrolne i tutaj trupek leżał swojego czasu. Potem tutaj jeszcze wpadł ten, co przemieniał, takie latające ptaszysko, takie nietoperzowate, takie ciur, wie co to jest, co przetwarza, i to było masakryczne. Dr. Heidi Latchford, Research Summary Organic Material Analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Aha, to taka sytuacja, że one tak jakby się rozwaliły, te nekromorfy się porozłączały, to ta cała papka, to wszystko, co takie porastało Ishimura, to ona sprawiała, że można było ożywić ciało. Ciekawe. Przebudowywało to na własną modłę. A co to mamy? 1000 kredytów. Czy się przyda? Tędy. To mi się troszeczkę nie podoba. Mamy tutaj. Mamy tutaj workbencha, więc korzystajmy sobie z niego. Zobaczmy, co mamy. On to zmienia. Mamy tutaj ten. Mam 13, więc tutaj ten pistolet mamy. Karabin już mamy na maksa, ale nie będę robił tutaj tego alternatywnego typu strzału. Obrażenia zadawane tak przez alternatywny strzał oleje to. I się zastanawiam, czy by tego rozpruwacza wziąć i trochę tutaj nie wzmocnić. To moduł stazy albo riga. Ja się zastanawiam, bo ten moduł stazy też widzę, że coraz bardziej. Coraz bardziej byłby nam potrzebny. Rig też. Dobra, skupmy się trochę na rigu. Starczy mi też, żeby wziąć to HP. Mamy tutaj dodatkowy tlen. Zwiększa wytrzymałość o 50%. Nie wiem. Dobra, weźmy te DMG te dodatkowe. Zostanie nam tutaj jeszcze raz 2, 3, 4, jeszcze 5. Byśmy potrzebowali, żeby skończyć całego riga. Teraz Isaac powinien być trochę bardziej odporny na obrażenia. I mam nadzieję, że nic dużego i złego nas tutaj nie spotka. Działa to w ogóle? I tutaj się naprawdę dużo złego działo. Nie wiem, z której strony. No i co, i tylko tak? Bez żadnej areny? Zagnięci w małym pomieszczeniu pełnym, kurde, wypchanym nekromorfów? Dobra. Nie narzekam, ja tam się cieszę. Pozwolę to. A, tutaj jesteś. Wiem, że jeszcze tutaj jest. A, jeszcze ten, kurde, do aborcji. I co tu mamy? Kredyty z niego wypadły. No, po co ci, dziadku, kurde, kredyty? W ogóle te czary przeciwnicy są dużo silniejsi. To są prawdopodobnie przeciwnicy stworzeni z żołnierzy. Gdzie tutaj żołnierze mieli specjalne moduły stazy i po pierwszej części możemy to wywnioskować, że oni właśnie to adaptowali.
Ała. Jeszcze kurde ten rzut jego nas spowalnia. Nie fajnie. Ale mam wrażenie, że faktycznie dostajemy dużo mniejsze obrażenia tutaj. Kurde, powiem wam szczerze, że ta gra na tych shaderach zrobiła aż porównania. Parę ładnych odcinków nie robiłem porównania. Tutaj w ogóle cokolwiek widać. Ta gra jest bardzo klimatyczna na tych shaderach. Naprawdę bardzo klimatyczna. Bo wy w ogóle z tego co widzę po nagraniu, to praktycznie dla was ta gra jest bardzo ciemna. No niestety nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Nie jestem tutaj w stanie z tym nic zrobić zbytnio, bo żeby ta gra utrzymała klimat. A? Tutaj mamy. A! To jest sama kasa tutaj wypaduje, wypada. Znaczy nie to, żebym narzekał, że to jest złe, ale kurde. Wolałbym czasem trochę więcej amunicji niż tylko mieć kasę. Dobra. Tak, jak dobrze słyszałem, że się coś za nami tutaj nas stalkowało. Kurde pierdzielone, kurde zbyrole. Dobra, przejść teraz, na spokojnie. Mamy punkt sejwowania, więc od razu sobie to skorzystamy. Kurde, daleka stoi ta wirówka. No i dziwimy się, ten statek przecież był gigantyczny. Ale ta wirówka się troszeczkę zmieniła. Inna część jest troszeczkę inna. Ciekawego, ale dlaczego nie mogę tego ponieść? Wirówka jest nieaktywna. Zapewne tak, może tutaj latać. U, dużo jest tutaj tych. Rynek. Zobaczmy, co będzie. Ma. Zbierajmy tutaj wszystko, co jest dookoła. Nie wiem, widzicie? To jest taki... Aha! Dobra, to jest wskaźnik, że możemy się przylepić gdzieś. Nie wiem, czy widzieliście na Rigo, co jest na plecach Isaaca. Takie kurde strzałki w okręgu się robią. Zastanawiam się, co to jest, dlatego tak też mnie zamilkłem na chwilę. Dobra, i co? I to trzeba tutaj podostawiać? Wystarczyć do spalenia wirówki. Dłe wygląda tak jak rdzeń. Okej, okay. I... Okej. Okay. Co to jeszcze należy zrobić? A jest jeszcze jedno miejsce, tu brakuje. Jeszcze jedna. Bez kredytów. No powiem wam szczerze, że czasem wolałbym tutaj naprawdę dostać trochę amunicji więcej niż tylko i wyłącznie kasę.
czasem coś ciekawego niż tylko macie kasę, bo tak to powiem wam, taki żyd się we mnie włącza i nie za bardzo chciałbym się używać tutaj amuteny kasy, żeby uzupełniać amunicję, bo bym wydać na ogniwa narkotyczne, ale no niestety czasem trzeba. Ale gdzie jest tutaj ten ostatni element? Extended and pieces are everywhere. Really? It won't work unless all the cooling tubes are connected. Yeah, I see the two paths on the floating components. I think I can match them up with the right sockets. You'd better hurry. The GovSec is getting further away by the minute. I know, I'm going as fast as I can. But I'll contact you when I'm done. Okay, to jeszcze ta... Aha, to jeszcze trzeba to zrobić w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim tym. Wyciągnijmy na razie to. Co to nam da? Zadowalającego nam nie daje. Tak naprawdę brakuje nam tutaj jednego elementu. Kurde. Tylko nigdzie tutaj nie widzę. Jakieś inne elementy powyciągać stąd? O, potrzebujemy coś takiego. Teraz możemy to ułożyć z tego. Najpierw powyciągajmy te elementy. Zatrzymaj się. Dobra, co możemy tu zrobić z tym wszystkim? Tak naprawdę nic. Jeszcze coś się tu wyciąga? To idealnie wchodzi tu. Też to tam. Nie, to na pewno nie tu. A to pewno wchodzi tu, czyli musimy... A! Tam jest ten element, się kurde schował się. A my właśnie... Ej, gdzie jest ta wirówka? Mam cię. Super. Możemy już teraz odpalić ją. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle działało. I co, rzekomo mamy tu już grawitację? Tak naprawdę tylko tyle wystarczyło? Mamy kurczę te moduły stazy. A, to światełko. Myślałem, że kurde płytka tutaj jest. Dobra. Mamy teraz tu wyjść. Dobra, sobie od razu wiadomo, ja mam taką manię, że co widzę save point, muszę sobie zrobić save'ika. Normalnie to mam tak inną manię, że cały czas robię quick save'a. Nie wiem, czemu jakoś nie lubię tracić czasu. Chociaż wiem, że to jest radliwe i lekko cheaterskie, więc za chwilę robienie quick save'ów. Oła. No... To jest koszmar, który wcześniej przechodził Isaac. To ten cały lewiatan, który wziął i wciągnął tutaj.
to nie było za fajne, to było wręcz straszne. Ellie, I've got the centrifuge online. I'm heading back towards the tram station. Okay, I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. To stresowi coraz bardziej odbija. I tam mamy jednego gnojka. Ale ty brzydki jesteś. Którędy wyjdziesz? No nie pierdzielcie, że tutaj te łebki będą. Więc armat nie poszło, teraz duzi idą. A jeszcze mi ocharałeś, gnoju. Do HP-u. W tym tempie to zaraz się wyprztykam z tej amunicji, jak nie wiem. I tam... Proszę, można było podnieść ten magazynek. Będę wrócić? Tak. Uff, dobrze, nie trzeba tutaj jeszcze raz przejść tej dekontaminacji, tylko może się ten kawałek. Isaac, Strauss is starting to worry me. Listen, I would never. I would never. But son, daddy's not a murderer. Strauss, I would never. He's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps, Strauss. You will make put down the screwdriver. Step three. Rok trzeci. Nie wiem co. A się boję, bo się sam się dzieje teraz. Stros już całkowicie jest odlepiony od rzeczywistości. Jak na razie to jedynie co, to się chyba Isaac tylko dobrze trzyma. Pomimo tego wszystkiego, tych wszystkich wizji. Minda? Halo? A, teraz mamy tamtędy, dobra. Sejwik oczywiście. I... Piąty. Idźmy sobie do sklepiku, zobaczmy co mamy. Nowego raczej na razie nie mamy. Jakaś nowa zbroja, też nic. No jedno to. I dokupię sobie troszeczkę tej amunicji. I jedno to. Chować, żebyśmy utopili. Gdzieś się kurde tutaj naboi tylko i wyłącznie. Kurde, ty dalej tam pełzasz? Jest jeszcze jeden klasyczny nekromów. Wiecie, są łatwi. Znaczy łatwi, ci są słabi. Zacznijmy tego. Tego ramu. Nie wiem, czy coś tutaj nie było przypadkiem ukryte. Takie głupie wrażenie.
A nie, dobra. Użyjmy go, kurde, tego... Aj. Ostatnia przejażdżka, Isaac. Oh, Isaac. Damn it, that hurts. The bastard bit me. What? Ah, oh, shit. Are you okay? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. To tutaj rozbiło kurczę szybkę. I medy... Akurat kurczę przez dział medyczny, kurde. Wow. Wow. Zbierajmy tutaj z nich wszystko, co wypadło. Przerażająco to wygląda, kiedy też ślady krwi. Matko. O! A. Niebo do restazy. Tutaj zamroziliśmy tamtego gnoja, który był... Ale... Mam nadzieję, że nikt nie był na tyle głupi i go nie odmroził. Gdzie on się podział? Co się z nim stało? Dziwne to było. Jakby go teraz zdespawnowało. Sama kasa. Dobra, mamy stację zapisu. Więc standardowo szybciutko, 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 szybciutko. Chcę, żebyśmy tamtędy przeszli. Wywali wszystko własną krwią. Thank you.
niestety. Było nagranie, które właśnie to widzieliśmy, nie na samym początku, na samym początku pierwszej części to było pokazywane, tylko nie było tej sceny końcowej, że jego żona popełniła samobójstwo z tego wszystkiego. Sporo za nich kasy wylatuje. A? Teraz tutaj. Pasa? Bo to jest zdenerwował. Zdenerwował, zrobił mały rozpierdziel i spierdzielił gdzieś. Tak, wentylacja. Zdujmy se. Podest. Jest najlepsze, że to jest właśnie to pomieszczenie, w którym Nicole popełniła samobójstwo. A niestety, jak gramy w pierwszej części, ona jest pusta. Niestety, albo niestety. Widziałem właśnie kiedyś filmik, w którym się ktoś porównywał właśnie gameplay z innym pomieszczeniem, to... Dead Eye w końcu. Kurde, ale mój się zmarnowałem na tego gnoja. Też to był tamten pokój. Właśnie dlatego drugie dzieci amunicję trzeba mieć cały czas załadowaną. Ta ma kasa. Już tutaj naprawdę ładne ilości wyskakują jej, ale już nie przesadzajmy. Mam tutaj dodatkowo ogniwo. Trochę amunicji. Nie, dobra. Ładujmy wszystko, co tutaj można. Kurde, ten pistolet głównie. Zostaw mnie. Nie chcę budzić języczkiem. Jakie kurde kasy, ale... Kurde, pan naprawdę wolałbym tej amunicję. Nie, to nie było to pomieszczenie, to było w innym miejscu bodajże. To było tutaj. Tak, w pierwszej części to było tutaj. To troszeczkę inaczej to wyglądało to miejsce. To właśnie tutaj było, zrobiło to nagranie. Jeden właśnie widziałem, że z youtuberów właśnie odkrył to, porównał, że tutaj były szafki, takie inne, i właśnie co na nagraniu. Jakby się zrobił na dużym ekranie, to właśnie wszystko widać i można sobie tutaj, można odnaleźć to miejsce. Dobra. No więc pytanie teraz, skoro oni potrafią tak ożywiać zmarłych, więc pytanie, którego nekromorfa
Tego myśmy załatwiali, to była Nicole. Ciemna wizja, ale no, no to... Okej, dobra, mamy trochę więcej żyćka. Trochę łatwiej tutaj już walczyć z nimi. Stacja stazy. Na koniec zacząłem się stazę tutaj zupgrade'ować. Nie ma rudzieć. Broń mamy dosyć dobrą, a jednak ta staza nie się przydaje, tylko kurde, wiecie, to dwa ładunki trochę mało. Teraz pytanie, czy to kurde polowała, czy ci się przemieniła, czy z użyciem martwą w kosnicy, czy z zakrwawioną twarzą polowała na innych korytarzach. Oj, masakra. Dobra, zróbmy sobie porządek w inventory. Sklepik. Zobaczmy, co mamy na sobie. No, trochę mamy, trochę dużo mamy szpeju. To sprzedajmy. Do szperacza też sprzedajmy. Nity też sprzedajmy. To zostawię. To sprzedam. To sobie przeniosę. To sprzedam. Jeszcze mamy coś ciekawego jeszcze. Mamy szafę. Dobra, więc na dzisiaj to skończymy. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, żeby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.